Witajcie na kanale Strefa Wojska. Zapraszam do wojskowych newsów. Dzisiaj chcę z Wami pogadać o amunicji dla naszych Leopardus 2.pl, ale także Haubitz Scrap i K9. Agencja uzbrojenia przygotowuje się do nowych umów na ten zakup. Poruszę też temat kontynuacji afery z generałem gromadzińskim, czy nowej, bardziej dopracowanej wizji samolotu szóstej generacji, który powstaje w ramach programu GCAP. Natomiast w odcinku jeszcze wiele innych ciekawych newsów. Między innymi pierwsze F-16 na Słowacji, problemy z Zuzan-2 na Ukrainie, czy pierwsza kobieta w historii USA, która zestrzeliła wrogi obiekt powietrzny. Zatem nie przedłużając, zapraszam Was do odcinka. Zaczynamy! Umowa na C390 milenium dla Austrii i Holandii podpisana. Informacje o zainteresowaniu tym samolotem wymienionych krajów pojawiały się już wcześniej. Ale teraz mam już potwierdzenie w postaci podpisanej umowy. Holandia zamówiła dokładnie 5 samolotów, a Austria 4. Oprócz nich nabyto oczywiście pakiet szkoleniowy czy logistyczny. Ceny umowy nie podano, ale jej realizacja ma nastąpić w latach 2027-2030. Co interesujące oba kraje poprzez nabycie tych samolotów zastąpią używane od lat C130 Hercules, od którego milenium ma lepsze parametry taktyczne, jak na przykład czy prędkość maksymalną. c C390 robi się coraz popularniejsze na rynku. Swoje egzemplarze otrzymała już Portugalia czy Węgry, a zamówienie złożyły także Czechy czy Korea Południowa. Jest on także proponowany naszemu wojsku. Swoją drogą, warto Wam także powiedzieć o innym wydarzeniu związanym z C390. Mianowicie w niemieckiej bazie Ramstein odbyły się oficjalne testy załadunku wyrzutni M142 HIMARS właśnie na pokład Millennium. Takie ćwiczenia mają ułatwić opracowanie procedur, jak szybko i skutecznie przetransportować to uzbrojenie na pokładzie tej właśnie maszyny transportowej. Szukamy nowoczesnej amunicji dla Leopardów pl oraz dla naszych Haubic. Ostatnio głośno było o naszych Leo 2.0 niestety w negatywnym kontekście. Chodzi tu o zarzuty prokuratorskie dla byłego zarządu bumarłabędy w związku z podpisaniem umowy na modernizację Leopardu 2A4 do tego właśnie standardu. No ale teraz czas na coś pozytywnego. Agencja uzbrojenia szykuje się do zakupu amunicji dla naszych kotów, a zatem czas na wstępne konsultacje rynkowe. Czego szukamy? Pocisków typu H, które będą programowalne. Ich zadaniem będzie m.in. niszczenie lekkich pojazdów opancerzonych, umocnień betonowych czy siły żywej. Ponadto mają być programowalne na minimum trzy sposoby. Wybuch w momencie uderzenia w cel, po przebiciu przeszkody bądź w powietrzu. Konsultacje mają zostać zrealizowane do 30 września tego roku. Nasze Leopardy 2PL są uzbrojone w armaty kalibru 120 mm o długości 44 kalibrów, które produkuje niemiecki Rheinmetall. Elementy do tego rodzaju armaty, w tym lufy, produkuje także na licencji nasza huta Stalowa Wola. Drugim typem uzbrojenia, który chce uzyskać ciało, to amunicja precyzyjnego rażenia kalibru 155 mm, która ma być przeznaczona dla naszych krabów oraz K9. Tutaj konsultacje rynkowe dotyczą szerokiego spektrum zagadnień i widać, że agencja chce najpierw dobrze zbadać rynek, co może zaoferować i za ile. Pytania dotyczą między innymi ceny dla zamówienia wynoszącego od 2 do 4 tysięcy sztuk. A także kosztów jej eksploatacji i wycofania. Agencja pyta także o kwestie szkoleniowe czy logistyczne. Bój o zamówienie może się rozegrać między opcjami zagranicznymi albo Polską. I mam tu na myśli na przykład pociski M982 Excalibur, które produkuje amerykański RTX, albo opracowaną przez spółki PGZ, między Mesco, amunicję właśnie typu APR. Słowackie Zuzany 2 nie radzą sobie na Ukrainie. Zachodni sprzęt zbiera różne opinie na Ukrainie, które z biegiem czasu mogą się zmienić. Przykładem tego może być choćby Panzer Haubice 2000, która po początkowych sporych problemach ma teraz być chwalona przez żołnierzy. Z kolei o kołowych Caesarach od początku słychać głównie pozytywne głosy. No, ale najwyraźniej Zuzany 2 nie są aż tak udanymi konstrukcjami. Przynajmniej według ukraińskich mediów. Mianowicie są spore problemy z ich użyciem. Kilka z nich miało już po kilku dniach ulec awarii, choć trzeba uczciwie przyznać, że były egzemplarze znacznie mniej problematyczne. Zatem czego dotyczą usterki? Chodzi między innymi o gaśnięcie silnika na luzie, problemy z jego mocą, awarię automatu ładującego czy uszkodzenia lufy. Odlegną kwestią pozostaje pytanie, jak ukraińscy żołnierze użytkują ten sprzęt, no ale jeśli porównacie sobie te opinie, na przykład z tymi o polskich krabach, które są głównie pozytywne, no to widzicie, że jednak coś na rzeczy zapewne jest i problemy mogą dotyczyć głównie samej konstrukcji. Takie informacje to także kłopot wizerunkowy dla słowackiego producenta. Szczególnie, że słowackie Zuzany były zakupione przez inne kraje właśnie na potrzeby Ukrainy. Mam tu na myśli umowę z 2022 roku na 16 chałupic tego typu, za które zapłaciły Dania, Niemcy i Norwegia. Koszt tego kontraktu wyniósł prawie 100 milionów euro. Teraz o podobne umowy będzie znacznie ciężej. Zuzana 2 to dalekie rozwinięcie chałobicy Dana VZ77 którą znajdziemy także w polskim wojsku. Ma armatę długości 52 kalibrów z możliwością strzału na odległość nawet ponad 40 km. Mamy tu automat ładujący, który pozwala oddawać maksymalnie 5 strzałów na minutę, co sami przyznajcie nie jest oszałamiającym wynikiem. Taki Cesar może strzelać szybkością 6 strzałów na minutę. Całość osadzona jest na podwoziu Tatry 815VP w wersji 8 na 8 nowa koncepcja GCAP zaprezentowana. Na świecie mamy kilka programów, które opracowują samoloty szóstej generacji. Jednym z nich jest właśnie GCAP, czyli Global Combat Air Program. Biorą w nim udział Wielka Brytania, Włochy oraz Japonia i właśnie te kraje zaprezentowały najnowszy model ich myśliwca który według nich jest najbardziej dopracowaną z dotychczasowych. Zwraca uwagę przede wszystkim duża powierzchnia skrzydeł, co ma poprawić właściwości aerodynamiczne, a także dwa dość niskie stateczniki pionowe pochylone mocno na boki. Rozwój programu GCAP ma iść zgodnie z planem, i nowy myśliwiec ma być gotowy do użycia operacyjnego stosunkowo niedługo, bo już w 2035 roku. Porównując to na przykład z FCS, który gotowość operacyjna ma osiągnąć w 2040 roku, no to widzimy sporą różnicę. Do tego programu z kolei należą Francja, Niemcy, Hiszpania oraz Belgia. Innym krajem, który tym razem samodzielnie opracowuje samoloty szóstej generacji, to oczywiście Stany Zjednoczone, ale tutaj robi się coraz trudniej. Ich główny program, czyli NGAD, trzeba zredefiniować, bo koszt jednostkowy jest zbyt duży i jego kontynuowanie w tej formie może okazać się nieopłacalne. Z kolei US Navy. Który chce mieć swój własny, dedykowany myśliwiec szóstej generacji, może się go nie doczekać, a na pewno nie tak szybko jakby chciała. Mianowicie cięte są fundusze na ten program o kilkadziesiąt procent i w związku z innymi potrzebami, opracowanie nowego myśliwca może okazać się bardzo długotrwałe, a zatem wyścigu o stworzenie pierwszego, gotowego do użycia samolotu szóstej generacji prowadzi KCAP. Japończycy ulepszają swoje pociski przeciwokrętowe. Jeśli wybuchnie coś dużego na dalekim wschodzie, to skuteczne uzbrojenie przeciwokrętowe będzie niezbędne w wygraniu konfliktu. Wiedzą o tym Japończycy, dlatego nieustannie pracują nad tego typu uzbrojeniem. W 2012 roku opracowano pocisk typ 12, a 3 lata później mogło z niego skorzystać japońskie wojsko. Wersja zimia woda miała zasięg około 200 km, ale wersja powietrze woda tuż około 400 km zasięgu. Natomiast mówimy wyłącznie o wersji podstawowej. Teraz opracowano wersję zmodernizowaną i to jak? Docelowy wariant ulepszonego pocisku typ 12 będzie mógł atakować cele nawet na dystansie 1500 km. Będzie to uzbrojenie uniwersalne, to znaczy wystrzeliwane zarówno z platform lądowych, wodnych, jak i powietrznych. Nowy typ 12 zyskał zmieniony kształt korpusu, co zmniejsza jego sygnaturę radarową. Mamy tu także dodatkową parę skrzydeł, co ułatwi jego manewrowanie. Producent, czyli Mitsubishi Heavy Industries, na zlecenie japońskiego rządu, pracuje nad różnymi typami pocisków, w tym hipersonicznymi, czy odpalanymi z okrętów podwodnych, a przypominam widzowie, że kilka miesięcy temu Japonia dostała zgodę na zakup do 400 amerykańskich tomachołków, których zasięg przekracza 1500 km. Sami więc widzicie, że Japonia szykuje się do ewentualnej konfrontacji z Chinami. Kraj kwitnący wiśni wielokrotnie podkreślał że próba opanowania przez państwo środka Tajwanu będzie stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla tego kraju, zatem wielce prawdopodobne, że może się on zaangażować wraz z wojskami USA w jego obronę. Hiszpania kupuje pociski PAK-3 MSE, a Amerykanie mają problemy ze wzrostem ich produkcji. Hiszpanie zdecydowali się na zakup najnowszych pocisków dla systemów Patriot, a więc PAK-3 MSE. W ten sposób stali się 16 państwem, które użytkuje to uzbrojenie. Nie wiemy ile takich rakiet zakupiono, ani w jakiej cenie. Natomiast w październiku zeszłego roku otrzymała ona zgodę na zakup do czterech jednostek ogniowych systemu Patriot. Wtedy była mowa o zgodzie na zakup do 51 rakiet PAK-3. Swoje dotychczasowe systemy tego typu pozyskali oni od Niemiec. Dlatego nie dziwcie się, że są one na pojazdach od marki MAN, gdzie pociski umieszczono bezpośrednio na podwoziu ciężarowym, a nie na naczepach, jak w przypadku naszych systemów. Hiszpanie na swoje uzbrojenie trochę poczekają. I nie tylko ze względu na zmianę polityki USA, która przykierowała tego typu systemy na Ukrainę, dając jej pierwszeństwo w dostawach. Według Reutersa są problemy bowiem ze wzrostem produkcji rakiet z rodziny PAK-3. USA chcą produkować docelowo nawet 750 rakiet tego typu rocznie. Na razie wytwarza ich około 500. Do zwiększenia produkcji chcą wykorzystać japoński potencjał przemysłowy, ale problem jest po stronie Amerykanów, a mianowicie firmy Boeing, która produkuje głowice naprowadzające. Co prawda, koncern rozpoczął inwestycje, które mają zaowocować zwiększeniem ich produkcji, ale odpowiednie moce wytwórcze zostaną uruchomione dopiero za 3 lata. W związku z tym najprawdopodobniej nie da się osiągnąć pożądanych wartości w odpowiednim czasie, a zatem zapewne i my dłużej poczekamy na swoje rakiety na Słowację przyleciały F-16. Pierwsze sokoły dla naszego południowego sąsiada zostały zaprezentowane przez producenta, czyli Lockheed Martin, we wrześniu ubiegłego roku. Natomiast pozostały w USA i służyły do szkolenia słowackich techników i pilotów. Po prawie roku nastąpił czas ich przebazowania do kraju kupującego. Na Słowację przyleciały dwa jednomiejscowe egzemplarze bezpośrednio z USA, które pilotowali amerykańscy piloci. W tym roku powinien zostać dostarczony jeszcze jeden myśliwiec, a całość dostaw ma się zamknąć do 2026 roku. Słowacja zamówiła F-16 w 2018 roku za ponad 1,5 miliarda euro. Mówimy o 14 egzemplarzach, 12 jednomiejscowych i 2 dwumiejscowych. Są one fabrycznie nowe i reprezentują najnowszy obecnie dostępny wariant, a więc blok 70. Tym samym Słowacja ma obecnie najnowszy F16 w Europie. Przynajmniej na razie, bo na swoje samoloty dokładnie 16 sztuk oczekuje Bułgaria. Nadchodzi modernizacja M346, przynajmniej taką możliwość oferuje producent, a więc włoski Leonardo. Nowy pakiet modernizacyjny, określany Blok 20, ma objąć zarówno wersję szkolno-treningową, jak i szkolno-bojową. Usprawnienia dotyczą m.in. wymiany wyświetlaczy w kabinie z kilku na jeden dla każdego pilota. Ponadto dostaną oni nowe hełmy z wyświetlaczami typu HUD, które znacznie poprawiają ich świadomość sytuacyjną. Wykorzystują one także technikę rozszerzonej rzeczywistości, co pozwala symulować obrazy i nakładać je na faktycznie istniejące. Oprócz zmian w kabinie, usprawnione mają zostać systemy nawigacji czy identyfikacji. Z kolei wersja szkolno-bojowa ma otrzymać radar typu ASA, czy możliwość przenoszenia nowych typów uzbrojenia. Oprócz samego samolotu zmiany nastąpią także na ziemi, to znaczy między innymi w dostarczanych symulatorach czy materiałach edukacyjnych. Wszystko to ma ułatwić przygotowanie młodych pilotów do używania najnowszych typów samolotów, tym tych należących do piątej generacji. W naszym wojsku mamy obecnie 15 egzemplarzy wersji szkolno-treningowej. Zamówiliśmy je w 2014 roku, łącznie było ich 16, ale z racji ostatnie katastrofy w Gdyni straciliśmy jeden egzemplarz. Na razie nie ma informacji z strony naszego Mon, czy bylibyśmy zainteresowani modernizacją naszych pilików? Turcja może zmniejszyć zamówienie na F-16. Tyle było szumu i walki o amerykańskie sokoły, a kiedy wreszcie USA uległy, Turcja może zmniejszyć zamówienie. Na razie mówiło się o kupnie 40 zupełnie nowych samolotów F-16, Blok 70 oraz 80 pakietów modernizacyjnych dla starszych wersji, które Turcy mają w swoich zasobach. Doprowadzą one starsze jednostki do poziomu właśnie Blok 70. Taka ilość, wraz z dodatkami, może kosztować nawet 23 miliardy dolarów. Oprócz mniejszej ilości myśliwców czy pakietów V, ma zostać zmniejszona ilość nabytej amunicji. Zaoszczędzone środki miałyby z jednej strony zostać przekierowane na zamówienia dla lokalnych firm, a z drugiej na Eurofightery. Tak, Turcja ma dalej zabiegać o zakup tych samolotów i usilnie przekonowuje Niemcy, które dotychczas sprzeciwiały się tej transakcji. Inne kraje, należące do producentów europejskich wojowników, już dawno wyraziły zgodę na ten zakup. Chodzi tu o Hiszpanię, Wielką Brytanię i Włochy. W grze ma być nawet 40 samolotów. Afery z polskim generałem ciąg dalszy. Pamiętacie generała Jarosława Gromadzińskiego? Został on powołany na szefa Eurokorpusu jeszcze za czasów starej władzy, ale już nowa odwołała go ze stanowiska. Mianowicie służba kontrwywiadu wojskowego ogłosiła, że zakończyła postępowanie i uznała, że panu generałowi trzeba cofnąć poświadczenie bezpieczeństwa, co uniemożliwi mu dostęp do informacji niejawnych. Przyczyna? Według SKW generał Gromadziński nie daje pewności zachowania tajemnicy. Dlaczego uznano, że były szef Eurokorpusu, mówiąc kolokwialnie, to nie jest solidna firma, nie wiemy. Natomiast po komentarzach na ich się pana generała można wnioskować, że nie ma on sobie nic do zarzucenia, a sprawa według niego ma jednoznaczny kontekst. Podkreśla, że wykorzysta wszystkie przysługujące mu prawa, a więc zapewne będzie się odwoływać. Według przepisów może zaskarżyć decyzję do premiera Tuska, a jeśli ona zostanie utrzymana, to do sądu. Ale patrząc z jaką prędkością dojął w Polsce sądy, to ostateczną decyzję szybko nie poznamy. Sukces kobiety w amerykańskim wojsku. Kończymy informacją szeroko podawaną przez media, więc może Was zainteresuje. Mianowicie mamy pierwszą kobietę w historii USA, która pilotowała myśliwiec i zestrzeliła wrogi statek powietrzny. A zatem przyznajcie, że wydarzenie, choć pod względem historycznym, jest sporej wagi. US Navy nie podała danych kobiety pilota. Wiemy tylko, że dokonała tego za sterami F-18 Super Hornet który operował z lotniskowca USS Dwight D. Eisenhower. Wrogim obiektem był bezzałogowiec używany przez Huti, a sytuacja miała miejsce rzecz jasna nad Morzem Czerwonym. W US Navy kobiety stanowią nieco ponad 10% pilotów, a tymczasem osobiście składam gratulacje, zapisają się na kartach historii i życzę dalszych sukcesów. No i to tyle, ile dziś zaraz przygotowałem. Dzięki za poświęcony czas, super, że jesteście. Przypominam o możliwości subskrybowania kanału, do czego serdecznie zapraszam. Wpadajcie także do sekcji komentarzy, gdzie pogadamy o dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się miłej środy i do następnego odcinka hej!